Serdecznie Was witamy dzisiaj. Jacek Pożycki i Małgorzata Szteler-Furmaniuk. Witamy, nie powiemy skąd, ale jeną tu strasznie wygodnie. Faniacko pogoda, słoneczko świeci, a my pomalutku przechodzimy do życzeń. Z okazji Dnia Dziecka leżymy sobie na prawie że leżakach. Tak. Ponoć niektórzy mężczyźni zostają dziećmi do końca swojego życia, ale nie wiem, czy to prawda. Może tylko niektórzy, a może chodzi tylko o mnie. Ale to. Mamy chyba życzenia pierwsze, które są związane właśnie z Dniem Dziecka. 1 czerwca w Koniakowie Ochoditej pojawił się nowy, bardzo młody człowiek w rodzinie pani Marii i Krzysztofa Gemra. Z tej okazji cała rodzina z Cieszyna składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dużo dobrego dla całej rodziny. Z okazji Dnia Dziecka, zdrówka, dużo pysznej zabawy, wspaniałych przygód w przedszkolu, mnóstwa przyjaciół, małej Oliwce życzy domek. Niedawno, bo 28 maja, urodziny obchodził gitarzysta z naszego regionu, Szymon Kucharczyk. Z tej okazji dużo zdrowia, wielu artystycznych projektów oraz wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym, życzy portal OX.pl. A teraz życzenia dla Ady Cieślar i Basi Zubrzyckiej z okazji urodzin. Przyjmijcie z głębi serc płynące życzenia. Zdrowia, samych szczęśliwych dni, radości i wszelkiego powodzenia. Nadziei w sercu, powodów do zadowolenia, optymizmu i marzeń spełnienia. Radości z rzeczy małych. Życzą koleżanki, te najlepsze. Kasia, Asia, Misia i Gosia. A teraz o uwagę poprosimy panią Iwonę Gawlik z Barzanowic. Dla pani Iwony z okazji 40. urodzin takie oto życzenia nadeszły do naszej redakcji. Długo czekałem owej godziny, aż wreszcie nadeszły twe urodziny. Chcę więc przed tobą serce otworzyć i najlepsze życzenia ci złożyć. Niech ci słońce zawsze w sercu świeci, niechaj czas radośnie leci. Długich lat życia i wiele radości, dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności. W każdej chwili, zawsze, wszędzie, niech ci w życiu dobrze będzie. Tego życzy kochający mąż Janusz z dziećmi. Mamy też życzenia dla pani Krystyny Małysz z Goleszowa z okazji zbliżających się 7 czerwca 60. urodzin. Życzymy ci odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone. Realizacji planów, owych marzeń i kolejnych natchnień, które tak jak fala pcha statek, pchają życie do przodu. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i wiele radości życzy mąż, córki z mężami i wnuczęta. A teraz życzenia dla pana Zbyszka z Ustronia z okazji kolejnych 18 urodzin. Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wyśmienitego zdrowia, uśmiechu na twarzy, dużo cierpliwości dla najmłodszych wnucząt oraz kontynuacji swojej pasji, czyli jak zawsze udanych połowów ryb. Życzą synowie z rodzinami Marek, Mateusz i Łukasz. Wszelkiego powodzenia w nowej pracy za granicą dla pana Grzegorza z Nierodzimia. Sukcesów, pomyślności i wielu sił w zmaganiu się z trudami życia na obczyźnie życzą rodzice. PS. Przyjeżdżaj jak najczęściej. A teraz mamy specjalne życzenia. Z okazji Dnia Dziecka i 60. urodzin dla ojca Jędrka przesyła syn marnotrawny Tomek. PS. Życzę ci, żebyś częściej odnajdywał w sobie prawdziwe, radosne dziecko. Dla kochanego wujka Antoniego Kratkiego wielu łask bożych, zdrowia i szczęścia życzy cała rodzina ze Skoczowa. Wiecie co? Mamy jeszcze małą niespodziankę. Podziwajcie się, co by jeszcze zimali kamerą. To jakieś życzenia może z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w rodzinie? Oczywiście, chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenie dla dzieciaków mojej siostry. To jest Emilki, Antosia i malutkiego Wojtusia, który pojawi się na świecie w sierpniu. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka od cioci. Rodzinnie zapytamy, jak spędzali państwo Dzień Dziecka. Co robiłaś wczoraj? Byłam na koncercie. I to był, rozumiem, prezent z okazji Dnia Dziecka? Tak. Opowiedz o tym koncercie, gdzie byliście i co się działo i jaki to był dzień wczorajszy. W Parku Chopina byłam i tam koncert Sylwii Lipki. Podobało ci się? Tak, bardzo. Było dużo dzieci? Bardzo dużo. Tak, autograf dostałeś? Tak. I co dostałeś jeszcze, bo tutaj tata podpowiada? Autograf. A, super. A państwo pamiętają Dzień Dziecka kiedyś? Jak się spędzało, co było?
Kiedyś po prostu były prezenty dla dzieci i też to była wielka radość dla nas. A czego by pan życzył wszystkim dzieciom na świecie, a przede wszystkim swojemu? Dużo, dużo zabawy. A czego ty byś sobie życzyła i czego byś życzyła innym dzieciom? Innym dzieciom, żeby spędzali dzień dziecka jak chcą, żeby spełniały się ich marzenia. A jakie ty masz marzenia? Żeby mieć dużo klocków, no bo ja lubię układać. O, dziewczynka, która lubi układać klocki. Jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale we Włoszech okazuje się, że tego dnia nie ma. Zastanowimy się, dlaczego tak jest i może będą chcieli wprowadzić, mają nowy rząd i będą chcieli wprowadzić właśnie Dzień Dziecka. Gdyby pani mogła przetłumaczyć, bo ja po włosku nic nie umiem. In Italia non c'è la festa del bambino, però visto che avete un governo tutto nuovo, magari chissà, gli piacerà e vorrebbero anche loro fare una festa per i bambini. Per i bambini, ma anche per gli adulti, però. Również i dla dorosłych. Przydałby się rząd, który zrobi to święto również dla dorosłych. Nie? A jak pani wspomina swoje dzieciństwo? Come ti ricordi la tua infanzia? Tranquilla, felice, tranquilla. Bardzo spokojna i szczęśliwa. A czy ten młody człowiek ma jakieś marzenia i życzenia na Dzień Dziecka, który może być przecież codziennie? Ten młody chłopiec mówi po polsku. Aha, okej, okay, dobrze, to w takim razie czego sobie życzysz, jakie masz marzenia i co byś chciał dostać na Dzień Dziecka? Albo... Dziecka to chyba... nie wiem, tylko zabawę. I życzę miłego dnia dla wszystkich dzieci. A jak spędziłeś ostatni dzień dziecka, wczoraj? Dziecko? No wczoraj musieliśmy jechać... Byłeś z tatem na lodach, tak? Tak, byłem z tatem trzy razy na lodach. Parku. Dostałeś jakiś prezent? Tak. Jak? A co dostałeś? Książkę i w tym dniu jeszcze trzy książki. Nie, wczoraj. Wczoraj. Trzy książki. Trzy książki. Dwa od mamy, jedną od tatę. I wczoraj jedną książkę. A pamiętasz tytuł? Najfudbolniejsi. Koszmarny Karolek i Koszmarny Dziennik. I mówisz po polsku i po włosku? Tak. Okej. Okay. A czego pani życzy wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka? Radości. Radości, radości, miłości rodziców, bo to chyba najważniejsze. Żebyśmy kochali nasze dzieci i żeby były szczęśliwe. I dużo czasu spędzonego z dziećmi, tym rodzicom i dzieciom życzymy. Mamy kapelusz, mamy balonik, mamy kapelusze. Jak spędzaliście wczoraj Dzień Dziecka? Był bardzo fajny. Co robiliście? Już nie pamiętam. Tak było fajnie po prostu, tyle przyjemności. No może tata podpowie, jak tam wczorajszy dzień upłynął? Wczorajszy dzień był bardzo słoneczny, spędzaliśmy go razem na przełaźniach. A dzisiaj przy okazji odwiedziliśmy w czeskim Cieszynie dworzec, dlatego że przyjechała tam historyczna maszyna parowa. Także, a przy okazji odwiedziliśmy Wieżę Piastowską, bo od dawna żeśmy tutaj nie byli. Super. Jak tam? Ty pamiętasz coś z tamtego wczorajszego dnia? Nie, chyba nie. Nie będziemy się tutaj udzielać. Dobrze. Czego życzyłbyś wszystkim dzieciom? Czego byś sobie życzył też przede wszystkim? Ja by sobie życzyłem, żeby byłem zdrowy, żeby miałem w szkole bardzo dużo sukcesów i same jedynki. I dalszym dzieciom też bardzo życzę dużo szczęścia. Powiedziałeś same jedynki, bo pewnie jesteś z Czech, tak? I u was najgorsza ocena to jest jaka, a najlepsza? Najlepsza to jest jedynka, a najgorsza to jest piątka. Czyli trochę inaczej niż u nas, albo całkowicie inaczej, tak? I dlatego takie małe sprostowanie. Super, do tego cieszę też samych dobrych ocen i bardzo dziękujemy i wszystkiego najlepszego. Oczywiście, proszę Państwa, to jeszcze nie koniec, bo muzyczny upominek przed nami dla wszystkich jubilatów, salonizantów i oczywiście wszystkich dzieci. Pamiętajcie też o wydaniu specjalnym w przyszłym tygodniu na Skoczowskim Rynku. Piszcie do nas życzenia na adres mailowy życzenia@ox.pl z dopiskiem wydanie specjalne. I oczywiście nadsyłanie życzeń jest całkowicie bezpłatne. To co? Chyba widzimy się za tydzień. No i akurat kapkę się urlopuję, ale widzimy się z naszymi czytelnikami. Do widzenia. Do widzenia.